Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Tajmizja. Kolejna lokacja, troszkę sobie pobiegałem i jest dosyć skomplikowana. Tak naprawdę nie wiem, gdzie jest droga do bossa. Dopiero będę odkrywał to w trakcie. Rozglądajmy się za kolekcją pamięci również. Mamy pierwszego przeciwnika, okej. Trochę też chcę zacząć się uczyć spamowania, czyli odbijania. Bo cały czas o tym zapominam tak naprawdę. No, chodź jeszcze raz. Udało się. No fajne to jest, muszę przyznać, od razu dużą część paska zabiera. Warto jest się nauczyć, więc... Okej, lecimy na górę. Tu mamy kolejnego przeciwnika. Dobra. Następny. Nie udało mi się jeszcze raz. No chodź. Okej, tutaj jeszcze jest, tak? Dawaj. Udało się. Fajnie, kurde. Nie no, podoba mi się te odbijanie. Będę się uczył tego. Następny. Zapraszam. Okej. Z tym jest trudniej. Ciężko jest wrócić. Potraktujemy go inaczej. W sumie nie było co tu go oszczędzać. Dobra, tutaj widzę, że otworzyłem sobie już drogę, więc tam pewnie trzeba się udać. Jak już wcześniej chwilkę eksplorowałem, ale tak jak mówiłem na początku, nie wiem, gdzie jest droga do bossa. Nie wiem, gdzie jest drugie miejsce odpoczynku. Tu mamy jakąś drobinkę. Zejdźmy na dół najpierw. Zobaczmy. Aha, nie można otworzyć z tej strony. No to zostaje nam drobinka. Jest jeszcze tylko... Tak. No dobra. W takim razie lecimy na górę. Tam na samej górze był jeden mocniejszy przeciwnik, ale nie aż taki trudny. Zyskałem fiolkę dzięki temu, jak wcześniej właśnie już tutaj chwilkę pograłem. Tak. Aha, tylko tu. No dobra. Dziwna droga. Dało się odbić, fajnie. Mówię, warto się nauczyć tej taktyki, bo jest bardzo dobra.
Okej. Zanim tam pójdę, to jeszcze się rozejrzyjmy tutaj. Aha, tak to tutaj wygląda, dobra. To może w ten sposób. Tamten grzecznie odszedł, dał mi zabić tego. Świetnie, bardzo po koleżeńsku. No i dobra, i teraz tylko... A nie, wybrałem. Okej, beczki. Przedmiot. Jeszcze przeszukajmy tutaj tą lokację do końca. Otworzę z tej strony. O, proszę bardzo. Aha, a tutaj już potrzebny nam klucz. No dobra. Tu jest jakaś drabinka jeszcze. 4400. Namierzyć tego dalej, ja. Okej, tutaj też jest drobinka. Z której ja przyszedłem z strony stąd. Tak, stąd. To wejdźmy jeszcze na górę. Jeszcze tam trzeba się zawrócić, jeszcze była jedna droga. Okej, ktoś stoi. Z nim można akurat pogadać. Proszę bardzo. Emerald? No właśnie. Mówi, czy go pamiętamy. No, no nie za bardzo. A, przedmioty można pokazać dla niego. Tak jak w tym właśnie wzgórzu filozofów. Tak, pokazujemy. Dobra, ja już to szybko skipnę, ale za to dostajemy, jak widać, kolejne fragmenty pamięci, więc warto to robić. Okej. Teraz by się przydało miejsce odpoczynku znaleźć. Dobra, tam już mamy chyba sprawdzone. Jeszcze na wszelki wypadek się przebiegnę. Tu mamy kolejną drabinkę w górę. A tu mamy w dół. Potrzebny nam klucz. O, jakiś przedmiot, czyli nie byłem tutaj. Kolejny fragment pamięci. Parę beczek. Chyba nic poza tym. Ale tutaj też nie byłem. Kolejny przedmiot. Okej. Kolejna drabinka.
Ale najpierw się rozejrzyjmy po terenie. O, jest miejsce odpoczynku, świetnie. I możemy odblokować też? Możemy, pięknie. I drabinka, ale nie, to tylko taka oparta, ok. Potion nie mam, chyba tylko... Ja tutaj zbieram na to na przykład jeszcze dwie fiolki potrzebne. I to tyle. Przynajmniej wszystkie fiolki mam. Tu dużo beczek można szybko nabijać. A zobaczmy, czy one się odnawiają tutaj. Tak, no to dobra miejscówka, jakby ktoś chciał tylko poświęcić i bić za ten beczek. Jest ich tu naprawdę sporo. Ale myślę, że w trakcie rozgrywki też odpadnie. Wygląda, że tutaj walka może być gdzieś wyżej. Tutaj wiem, że na górze walczyłem z jednym przeciwnikiem, jak już wcześniej mówiłem, mocniejszym, do którego dostałem fiolkę. Tutaj można zeskoczyć. Tutaj był jeszcze przedmiot. To gdzie teraz się udać w takim bądź razie? Stamtąd zeskoczyliśmy i dobra. I tu odblokowaliśmy przejść. A co jest tutaj? A no właśnie, właśnie. To jest chyba dobra droga. Zaraz zobaczymy. Aha, z tamtej strony też pamiętam. A co tutaj jest? Nie mogę. O. Dobra. Parę beczek. Słyszę jakiegoś przeciwnika gdzieś chodzi. Nie wiem tylko gdzie. Gdzieś z prawej strony chyba. Teraz to już więcej słyszę przeciwnika. No właśnie. O kurde. Jakiś mocny ten przeciwnik nowy. Oh!
O, skubany, dobrze, że nie skończył tego. Możesz. No, ciężki przeciwnik. Zaraz tutaj go załatwię. Przynajmniej wiem już, gdzie się udać. Coś tutaj mi się poprzestawiało. Dlaczego nie mam tamtej broni? Nie rozumiem, jak to tutaj działa do końca jeszcze. W każdym razie zbieramy. Jest i fiolka. 6700. Może to już wystarczy, żeby ulepszyć naszą postać. Zobaczmy. Tak. Więc damy na siłę. Okej, możemy talent odblokować. I tutaj broń ulepszyć. Okej. A tu jeszcze dalej brakuje. Czy na przykład tutaj? Tutaj możemy. Okej. No to lecimy dalej. Teraz już nie ma tego przeciwnika. A, jeszcze szybko. Skoro jestem tutaj, to zahaczę o te baczki. Okej, tam wiem, co jest. Drabinka kolejna. Tam była jeszcze brama. Jest i przedmiot. Parę baczek.
Możemy wracać. Teraz już to przejście sobie otworzymy, tak? No tak. Przedmiot. A no tak, druga droga. No i świetnie. Nie powiem, fajnie się zabija tutaj tych przeciwników. Kolejne miejsce odpoczynku, świetnie. Czyli być może blisko gdzieś jest boss. O właśnie, o nim mowa. To zanim jeszcze przejdziemy do bossa. To zawrócimy się kawałek, żeby tam zwiedzić do końca, po drugiej stronie te schody. A co jeszcze w drugą stronę? To nic już tam. A nie, tutaj już nic nie ma. No dobra. To tylko droga do bossa już. No dobra, lecimy. Czy to nie ten, co był w treningu? Tak, to jest ta walka właśnie, co była w tutorialu.
Zgadza się. No, fajnie. Skoczył. No właśnie. Połowa nogi. Ale nie trafił. Dobra, jedziesz. Najlepiej w skoku. Yeah.
krokodyl tutaj. Jest, udało się. Fajna walka. Przyznamy sobie jeszcze poziom. A, tu już od razu nas przeniosło do kolejnego poziomu. Dobra, to tutaj sobie przyznamy poziom i zobaczymy, co możemy jeszcze więcej. Możemy jakąś broń chyba odblokować, tak. I również podnieść poziom naszej postaci, damy na witalność. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.